Witajcie, z tej strony odkrywca Radia, to jest właśnie kolejny odcinek z serii Anno 1800 ze wszystkim TLC, tak pamiętacie w poprzednim odcinku. No, rozpoczęliśmy tak naprawdę początek, jeśli mowa o misję fabularną w Embasie, czyli Angareb. I w sumie dzisiaj w tym odcinku zrobimy ciąg dalszy tej misji fabularnej. Teraz musimy tutaj dostarczyć oczywiście, tak, po pierwsze 30 ton cegieł złota. Później musimy tutaj dostarczyć architekta i jakąś starożytną zbroję albo miecz. Więc teraz pytanie, czy my mamy w ogóle starożytną zbroję albo miecz, abyśmy mogli dostarczyć? To jest oczywiście przedmiot kulturalny. Oj, jest tutaj właśnie problem, bo nie posiadam. To może gdybyśmy wzięli na przykład ze zestawu. No też to jest zawsze jakaś opcja, artefakty. I tutaj... też nie mamy. Oj. Poczekajcie, bo ta misja co wymaga jeszcze ode mnie bardziej? Nowy świat? Nie nowy świat, a Arktyk. Embasa, no. Dokładnie, Embasa. Co najmniej rzadka wartość. Chyba wiem, jakbym mógł to załatwić, tylko bym musiał cię wysłać do Starego Świata. O, właśnie tak to zrobimy. Tutaj widzę, że mamy już tankowiec. Bo ja chyba robimy właśnie tutaj nową wyspę pod produkcję kawy. Tylko tak, brakuje nam cegieł, brakuje nam desek i co najważniejsze, brakuje nam jeszcze stali. I to bardzo dużo stali będzie potrzeba. Dobrze, to może najpierw dostarczmy jak najwięcej desek, jak najwięcej cegieł. Płyniesz teraz tutaj. Jak tutaj dostarczysz ten ładunek, to później wrócisz do Starego Świata, bo tam mamy większy zapas zapewne tej stali. No, mam większy tutaj zapas, więc tutaj się bardziej opłaca. I co ja też w ogóle chciałem zrobić, a mianowicie chciałem w końcu wybudować elektrownię na gaz, bo jak pamiętacie w poprzednim odcinku, ja już tutaj utworzyłem nowy szlak handlowy, który dostarcza właśnie większą ilość gazu. Czyli właśnie w tym przypadku. I dzięki temu możemy tutaj otworzyć nowy zakład, który dzięki temu większość tutaj zakładów, jak te odewnia mosiądzu, odewnia tej stali, znaczy tych sztabek żelaznych, no, po prostu szeroko pojęta cała produkcja tutaj zostanie zwiększona, ale głównie to właśnie żarniki, bo większość to żarniki są bez prądu. Ale nie możemy to wybudować, bo nie mamy stali. No dobra, no to przyspieszymy sobie czas. Poczekamy na dalsze postępy. Populacja mi spada? I to inżynierów jeszcze. Nie, jest dobrze. A, wszystko jasne. Problem z transportem ropy. Jak zwykle. Czyli w sumie nic nowego. Co tu poszukać? Bo i tak musimy czekać na ten token, zanim on tam dopłynie, to troszkę czasu minie. Tutaj poza tym... No tutaj nie mamy prądu, więc musimy czekać, jak przybędzie ta łaskawa dostawa, jak na przykład teraz, już powoli jedzie. Nie, tutaj będę musiał i tak wymienić tą elektrownię na ropę na elektrownię na gaz. Ale najpierw chciałem w pierwszej kolejności wybudować tutaj, ponieważ, no, nie mamy zbytnio jak tutaj zbudować tory kolejowe, aby połączyć do kolejnej elektrowni na ropę. A nawet jeśli byśmy to zrobili, no to i tak byłyby opóźnione dostawy. Więc to troszeczkę też tak mija się z celem. Więc musimy czekać na te długie dostawy. Okej, to już zaczęło pracować. Musimy też zbadać przedmiot, bo jest takie tutaj polecenie. Wytwórz dowolny przedmiot. Nie wiem, czy to mam na myśli ma duże odkrycia, bo jeśli tak, to... No, fajnie byłoby na przykład wytworzyć pierwszą właśnie kawę, czyli można to nazwać nawet w sumie kawolinkę. Ale to zobaczycie dlaczego. A tutaj mamy tak, ekspedycję. Po locie. No to wybierałem sobie tą opcję. I płyniemy dalej.
Dobrze, co on tutaj robi? Tutaj nic nie robi. Czy on dopłynął właśnie już tutaj, do tego sektora? Tak. To właśnie tutaj musimy popłynąć, bo tutaj jest szansa, że możemy kupić zbroję. Co najmniej poziomu rzadkiego? Że tak na wszelki wypadek sprawdzę. Co najmniej rzadki, okej. Jak to nam się uda kupić, to wtedy tutaj możemy wrócić i tyle. I to może być zbroja albo miecz. Czekaj, dostarcz jedną starożytną zbroję i miecz. Aha, czyli musimy dostarczyć jednocześnie miecz i zbroję. Oj, to może być troszkę mały problem. Ale może będziemy mieli farta i uda się to wszystko kupić. To się jeszcze okaże. Mamy star? Mamy, dobrze. To co, rozpoczynamy otwarcie. Przy okazji, jeszcze my zwiększymy wydajność produkcji oczywiście cynku. Bo tam wapnia... czy tam cementu, to raczej to jest mniej ważne. Ważniejsze, że kopalnia na cynk będzie szybciej pracowała. No i fajnie. Nowa elektrownia rozpoczęła pracę. No i fajnie, zaczęło to funkcjonować. Dzięki temu wszystkie tutejsze zakłady ruszyły pełną parą. I chyba to też. To niewielka nadwyżka jest w sumie. Czy potrzebujemy na przykład więcej okolerów? Nie. A na przykład bym potrzebował bicykle nowe? Przydałoby się. Coś w tym poruszyć. A czy bym na przykład potrzebował więcej... zegarek jeżdżonkowych, to na pewno, więc tutaj nie będę sprawdzał. Ale na przykład żarówek. O, żarówki by się przydały. I w sumie chyba postawimy nowy zakład. To co, to może... a, może tutaj nawet wybudujemy. Proszę bardzo. Dobrze, większa nadwyżka. Tutaj mamy problemy właśnie z lemoniadą. Aha, główny problem to jest właśnie cukier. Czy ja ogólnie jakoś dostarczam cukier? No jest jeden szlak handlowy. Czekajcie, co? Dlaczego ty nie masz do końca? Czekajcie, o co biega? Ach, chyba że... nie. Dlaczego ty masz tak dużo cukru? A, dobra, już chyba wiem dlaczego. No tak, bo przecież tutaj guma do żucia się przetwarza. No tak, wszystko już jest jasne. A ja wiem, wytwarzamy 12 ton, a produkujemy... O, to moglibyśmy nawet to rozbudować bardziej, aby więcej wytwarzać. I myślę, że raczej to nie byłby głupi pomysł, aby postawić nowe zakłady. Tylko, że jak widzicie, na tej wyspie powoli się kończy miejsce. ...18 ton teraz będzie, tylko czy to nie jest czasami... a nie. Będzie spokój. Dobra. Czyli troszkę większa produkcja dzięki temu. Płyniemy dalej. Teraz chodzimy do Starego Świata. W Starym Świecie tak, mamy to. To czy możemy kupić tutaj zbroję poziomu rzadkiego, czyli musi być chociażby niebieski kolor albo wyżej. A jeba się, to już odpadam, ta zbroja. Czy nam się uda to zdobyć? Bo jeśli nie, to będziemy musieli czekać na nową ofertę, ale na szczęście zaraz będzie. Don't touch.
Czy srebrna tarcza dochodzi jako zbroja? Chyba nie, więc raczej to odpada. Ale to nawet... O Jezu, był miecz. Ja właśnie przeklikałem. O, czekajcie. Dobra, mamy zbroję. Myślę, żeby ten miecz zdobyć szybko. Tylko mieczyk, gra, tylko mieczyk. Jakikolwiek może być. Oj, chyba się nie uda. No, nie uda się. I zaczynamy chyba od nowego zestawu. Kurczę, Bele, czy nam się uda zdobyć ten miecz jeszcze raz? Czy nie? Bo zbroję już mamy, tylko jeszcze miecz by się przydał. Ale widzę, że gra raczej nie chce mi podarować, a kolejna zbroja, ale już to mamy. No, jeszcze tylko mieczyk, bro, tylko mieczyk. Więcej nie wymagam. Jak na złość, jak na złość. O, dobrze, mamy miecz. Okej, udało się, mamy to. No to wracam do embasy. A czy tamten dopłynął? Nie, widzę, że jeszcze nie dopłynął, więc nie mamy co tutaj już robić. To, może wróćmy tutaj do przylądka. A jak tam produkty, jeśli mowa o takie? Okej, chociaż nie wiem, czy by nowy zakład by się przydał. Ja jeszcze przemyślę to. No, na pewno przyda się kolejne fabryki bicykli. A właśnie, bo jeszcze w tym odcinku planowałem zrobić przemysł do wytwarzania właśnie produktów, czy tam ogólnie towarów, dla właśnie uczonych. Oni wymagają właśnie tutaj buty skórzane jak na przykład, albo wymagają jeszcze garnitury na miarę. I jeśli ja pamiętam, to chyba jakiś już szlak handlowy wytworzyłem, chociażby do krów Sanga. O, dokładnie. A czy na przykład... O, dobra, to wszystko mamy. Czyli wchodzimy tutaj w zakład uczeni i możemy wytwarzać pierwszy warsztat krawiecki. Warsztat krawiecki, no sobie mogę tutaj postawić. Takie dwa zakłady mi wystarczą. Teraz musimy postawić nowy zakład, to znaczy pierwsze zakłady szewców. A może bym postawił po tej stronie. Okej, tutaj jest nadwyżka i tutaj jest nadwyżka, czyli w jednej sytuacji zwiększy się zadowolenie i też populacja i punkty badawcze. A tutaj w sumie też zwiększą się punkty badawcze. Czyli dobrze, to załatwiliśmy. O, jesteś nawet zadowolony. A, to fajnie. Miło. No i tak właśnie się prezentują się te zakłady, czyli tak się prezentuje wytwórnia butów. A tak się prezentuje wytwórnia właśnie tych garniturów. Na miarę. No i także wszystko zaczęło tutaj pracować pięknie.
Wybieramy tą opcję od ekspedycji. I płyniemy dalej. Czy w starym świecie w końcu dopłynę tę okres na miejsce? Jeszcze nie. To może mapa świata? Gdzie on już jest? What? Zaginął w akcji, dosłownie. Bo na pewno ja go wysłałem, on tutaj go nie ma, prawda? A nie, dobra, wydawało mi się, przecież kazałem mu dostarczyć najpierw te cegły i deski. Okej, teraz może spłynąć. O, a co to? Dom rybaka i hodowca perłopałów, który produkuje... No, lepsza wydajność, ale też produkuje łój. Okej. I tak, ty wracasz do Starego Świata. I tą kartę zyskaliśmy w stolicy. Chyba jeszcze mam tutaj wolne miejsce w Kapitanie Porcie. Chociażby dla tych zakładów. No, jest tutaj nawet wolne miejsce. Więc mogę to w sumie tutaj dodać. Zawsze to jakaś dodatkowa produkcja. Dobrze. Tutaj chyba kiedyś był ratusz. Jak ja dobrze pamiętam, na pewno tutaj był ratusz. Tylko kogoś tutaj nie postawiłem, albo go przesunąłem, tylko zostało resztki po ratuszu. Dobra, to już mamy załatwione. I myślę, że chyba zaczniemy rozbudowywać kolejne nowe depecze chmur. I troszkę zwiększymy poziom niektórych depaczy. O, na przykład tego budynku. Tutaj. No i dobra, także tak wygląda cała rozbudowa. Na razie. Już niewiele nam brakuje wieżowców, aby odblokować nowe opcje budowlane. No ale jeszcze musimy poczekać oczywiście na to. A jak tutaj wygląda import-export? Aha, nie mam wolnego tutaj jakby slotu. Przydałby się nowy slot do naszej sprawy. Mamy jeszcze takie trzy budynki do dyspozycji. Czyli przykładowo mógłbym usunąć ten obszar. Tylko potrzebuję 30 stali, aby to zrobić. Czy już jest miejsce? Chyba jeszcze nie mamy miejsca na to. Ale już chyba teraz już będzie. Czyli kolejny tutaj. Jeszcze to wykańczamy tym nabrzeżem, czyli to było chyba u robotników. Dobra, mamy to. O, w sumie zaraz będziemy mieli stal, także spokojnie. A może w nowym świecie coś tutaj sprawdzimy? A nie, tutaj i tak jeszcze nic nie mogę zrobić. Ale mógłbym sobie nawet postawić duszkę już taką. Już na początek. I w sumie mógłbym postawić jeszcze zakład wytwarzaczy rafinerię. Bo może w przyszłości tutaj będziemy wytwarzać ropę naftową, bo przydałoby się zwiększyć globalną produkcję ropy naftowej. Czy tam bardziej wydobycia.
Okej, to teraz go postawimy tą rafinerię. A i tak musimy importować w sumie ropę. I to w sumie właśnie stąd to importujemy. Czekajcie, to jest ta wyspa? Tak, to jest ta wyspa. To jedzie tu. Czyli tak, szlak handlowy został wytworzony. No, troszkę nieudana wyprawa. Ale może nam się uda w końcu ją ukończyć, bo mieliśmy tam dość niskie szanse. Czy to w pierwszej opcji, czy drugiej. Więc dość duża była szansa, że nam się nie uda. A też chciałem zrobić te negocjacje, ale sami widzieliście to nawet. Kompletnie szanse bliskie zeru, więc już nie chciałem próbować. My stąd chyba importujemy kauczuk. Prawda, czy nie? Na pewno produkujemy tutaj kauczuk. Tylko w jakich ilościach oczywiście. Nawet jest przepełniony, więc mógłbym sobie zbudować nowy okręt. O, nawet mam idealną ilość wpływów. Więc dobra. Jak tam uczeni? Ma, czyli musimy tutaj czekać. No to duże odkrycie, no to chyba będzie rozbudowa kampusu. Także kolejna rozbudowa. Sam takie mieszkanie dostarcza nam 54 obywateli, więc to bardzo sporo jest. Bardzo duża liczba. A te tutaj chatki, które wybudowałem, by uzupełnić tą dziurę. A, już mogę je ulepszyć, to tak zróbmy. Czyli kolejna taka rozbudowa, małutka. I może bym dokończył właśnie te domki do końca. I tak się zastanawiam, może bym dodał nowy budynek w postaci kolejnego hotelu. Na przykład taki hotel bym tutaj zbudował. W tym miejscu. A jakbym takie chciał postawić dwa, no to niby okej, ale chyba byłoby troszkę brzydkie to miejsce. A może gdybyśmy to tak postawili. Może to nie będzie hotel pierwsza klasa, bo na pewno będzie chaos w kopalni. Ale uznajmy, że to może być taki hotel dla biednej klasy. No, może jakby tak to uznać. A na pewno więcej turystek nam się przyda. Chociażby nawet do zwiększenia zasięgu żelaznej wieży. Więc zobacz, czyli taki będziemy mieli tutaj plan nowy. Why open your city for visits if it doesn't even have the minimum of comfort?
Dobra, czyli na razie... O, może chodźmy jeszcze do embasy. Aby w końcu to załatwić, tą misję. Przyspieszmy już czas, bo powoli zbliżamy się do końca odcinka. Jeszcze ja bym tylko sprawdził kategorię Nowy Świat. Nie, przepraszam, Stary Świat. Tutaj mamy tą Star. Proszę bardzo i wracamy do Nowego Świata. To teraz tak, przylądek. Aha, tutaj pewnie skacze znowu te dochody właśnie spowodowane tym budynkiem. Chociaż mógłbym wybudować nowy zakład, tak na to widzę. A mam dość dużą nadwyżkę materiału. A w sumie, skoro mamy możliwość taką. A i tak to mało pomogło i to bardzo. No, a, chyba że jeszcze nas stać na kolejny taki budynek. Okej, to musimy tak troszkę domknąć już po tej stronie. Tak, wracam już do Angarebu. Be strong. A bold new expedition, Admiral. At last, the palace stands again. It is only fitting that you, who made miracles possible, celebrate the inauguration. We doubted you, but you helped us nonetheless. For this, you may now learn more. Tak, ale to już będzie od kolejnego odcinka, tylko jeszcze zobaczmy tam ekspedycję. O, została ukończona. No to jeszcze ją wyślemy. No to jeszcze wyślemy tylko w podróż kolejną. Chociażby może nawet tutaj. No to życzę wam powodzenia, a ja z wami się teraz pożegnam, także mam nadzieję, że ten materiał wam się spodobał. A jeśli tak, to zostawcie tutaj łapkę w górę i komentarz, gdzie się spodobał ten kanał. To zostaw tutaj suba i słoneczek, także trzymajcie się do następnego, także do zobaczenia. Cześć.